Cześć, witam na Graż Mason. Dzisiaj pierwszy z dwóch odcinków o instalacjach antenowej i internetowej. Pierwszy odcinek poświęcimy instalacji antenowej, takiej pełnej, z antenami naziemnymi, z antenami satelitarnymi. Wiem, że wielu z Was ten temat interesuje. Można taką instalację w domu jednorodzinnym wykonać we własnym zakresie i dzięki temu zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Zapraszam. Do wykonania naszej instalacji antenowej potrzebne będą antena szerokopasmowa naziemna, antena satelitarna o średnicy minimum 80 cm, wyposażona w konwerter typu 4, złącza antenowe typu F przewód antenowy RG6, gniazda końcowe abonenckie, multi-switch. System antenowy przymocujemy za pomocą obejmy kominowej, aluminiowego masztu antenowego. Oraz mocowania anteny satelitarnej instalowanego na maszcie. Przydadzą się również złącza konwertujące z wtyku F na złącze telewizyjne męskie i żeńskie. Narzędzia, jakie będą Wam potrzebne podczas instalacji, nie odbiegają zbytnio od tego, czym na co dzień operujemy w naszych warsztatach. Jedynym nietypowym narzędziem, które może być Wam potrzebne, jest prasa do zaciskania złącz kompresyjnych typu F. Można się bez niego obejść, używając złączy typu F nakręcanych na przewód. Są one jednak trochę mniej trwałe, jednak bardzo proste w instalacji i nie wymagają żadnych dodatkowych specjalistycznych narzędzi poza zwykłym nożem do tapet. Samą instalację najlepiej jest rozpocząć na etapie stanu surowego budynku. Mając stan surowy zamknięty, kiedy zaczynamy układać kable elektryczne, zaczynamy układać wszystkie instalacje w domu. Dobrze jest ułożyć również instalację telewizyjną oraz eternetową. Na tym etapie pracę możemy zlecić również elektrykom, którzy przy okazji układania kabli elektrycznych ułożą również kable telewizyjne oraz eternetowe. Musimy tylko zwrócić elektrykom uwagę, aby do miejsca, w którym będzie znajdował się dekoder główny systemu MultiRoom, doprowadzić dwa przewody koncentryczne oraz przynajmniej dwa przewody eternetowe. Ułożenie dwóch przewodów koncentrycznych ma za zadanie pełną obsługę systemu MultiRoom. Dekodery z zainstalowanym twardym dyskiem na pokładzie dzięki takiemu rozwiązaniu pozwalają na jednoczesne oglądanie jednego programu telewizyjnego i nagrywanie innego, którego nie jesteśmy w stanie w tym samym czasie oglądać. Pozostałe pomieszczenia wyposażamy w przewody pojedyncze. Przedstawiona tutaj na schemacie instalacja pozwala na obsługę siedmiu pomieszczeń za pomocą ośmiu gniazd. Omówmy pokrótce jeszcze dwa elementy, które są bardzo specyficzne dla tego modelu instalacji. Instalacja, którą wykonujemy, pracuje praktycznie niezależnie dla każdego z dekoderów. Taki stan rzeczy nie bierze się z Za Zamieszanie sygnałów i przekazywanie ich do poszczególnych gniazd odpowiedzialny jest multiswitch. To on zbiera sygnały telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej w odpowiednich polaryzacjach i przesyła je już jako jeden, cudzysłowie sygnał, do gniazd końcowych. Aby multi switch mógł pracować poprawnie z sygnałem satelitarnym, wymaga zainstalowania konwertera typu 4. Taki konwerter wysyła oddzielne sygnały dla pasma niskiego oraz pasma wysokiego w polaryzacjach poziomej i pionowej. Zamawiając antenę oraz konwerter należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby konwerter był właściwego typu. Nie każdy konwerter posiadający cztery wyjścia będzie nadawał się do współpracy z multi Dlatego zapytajmy sprzedawcę, czy ten konwerter współpracuje z urządzeniami typu multi-switch. Istnieją bowiem konwertery czterowyjściowe o czterech oddzielnych wyjściach do zastosowań w mniejszych instalacjach. Drugi etap naszej instalacji to już właściwie okres, w którym wykańczamy nasz dom. Kiedy już kable zostały położone, zostały położone wszystkie tynki, zostały zainstalowane również zespolone puszki, pozwalające na instalację zespolonych gniazd różnego typu. Czyli połączonych gniazd elektrycznych, Ethernetowych i telewizyjnych. Naszą instalację musimy rozpocząć od zamontowania stojaka, w którym cała nasza elektronika będzie się mieścić. Będziemy mieli tutaj urządzenia związane z telewizją, z radiem, z internetem, a może również urządzenia związane z systemem alarmowym czy systemem monitorowania. Miejsce zainstalowania takiego stojaka należy wybrać już na etapie układania przewodów i najlepiej, żeby znajdowało się gdzieś. W stosunkowo trudno dostępnym miejscu, jednak łatwym do obsługi technicznej, a jednocześnie trudno dostępnym dla osób postronnych czy naszych milusińskich. Miejscem idealnym wręcz wydaje się być poddasze lub piwnica. Niezależnie od miejsca, w jakim zainstalujemy naszą szafę, musimy doprowadzić do niej sygnały przychodzące. Będzie to pięć przewodów RG6, jeden doprowadzający sygnał telewizji naziemnej. I cztery doprowadzające sygnały telewizji satelitarnej. Przewody poprowadzimy przez przygotowany wewnątrz komina tunel kablowy. Wejście do tunelu zabezpieczamy kątowym przepustem przykręconym do ściany, uniemożliwiającym dostęp wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Przed instalacją masztów antenowych przygotujmy sobie obie anteny. Anteny składamy według załączonych instrukcji. Myślę, że nikt nie będzie miał problemu z prawidłowym poskładaniem kilku kątowników, plastikowych elementów i kilku śrubek. Główny maszt antenowy mocujemy do komina za pomocą taśmowych obejm kominowych. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające na bezinwazyjne zainstalowanie systemu antenowego. Przygotowane wcześniej przewody antenowe zaopatrujemy w złącza typu F i podłączamy do anten. W przypadku telewizji naziemnej sprawa jest prosta: mamy tylko jeden przewód. W przypadku anteny satelitarnej z konwerterem 4 musimy móc zidentyfikować poszczególne przewody w okolicy multiswitcha. Dlatego warto jest każdy z przewodów oznaczyć odpowiednim oznaczeniem tak abyśmy mogli je potem zidentyfikować i prawidłowo podłączyć. Zasada podłączenia jest bardzo prosta. Symbole na konwerterze muszą się zgadzać z symbolami na multi Switch'u. Na przykład HL podłączone przy antenie musi być podłączone do złącza HL na multiswitchu. Takich połączeń wykonać musimy cztery. Anteny instalujemy wstępnie na maszach. Antenę satelitarną musimy ustawić w kierunku południowym. Dokładna pozycja, na której znajduje się satelita geostacjonarny, to 13 stopni na wschód od kierunku południowego. Wstępnie ustawione anteny będą wymagały ustawienia na konkretne azymuty. Azymutem dla anteny satelitarnej, jak wspomniałem wcześniej, jest 13 stopni wschód od kierunku południowego. Natomiast co do anteny naziemnej, to musimy zidentyfikować, w którym kierunku znajduje się najbliższy nas nadajnik. Kierunek możemy określić, przyglądając się sąsiednim budynkom i ustawionym na nich anteną. A jeżeli nie mamy takiej możliwości, możemy wykorzystać bardzo sprytne oprogramowanie, którym ja sam się posługuję w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byłem, w miejscach, w których nie mogę sprawdzić pozycji nadajnika względem wykonywanej instalacji. Programy są darmowe, dostępne na smartfony z systemem Android. Występują w dwóch wersjach, zarówno dla telewizji naziemnej, jak i telewizji satelitarnej. Dzięki swojemu zaawansowaniu posiadają wbudowaną bazę danych i na podstawie waszej pozycji uzyskanej z odbiornika GPS waszego smartfona, pokażą kierunek, w którym trzeba ustawić antenę. Ostatnią czynnością, jaką musimy wykonać przy ustawianiu naszych anten, jest precyzyjne nakierowanie na sygnał możliwie jak najsilniejszy, o możliwie jak największej jakości. Pomiary sygnału możemy wykonać za pomocą odbiornika telewizyjnego i odbiornika satelitarnego. Dzisiejsze nowoczesne odbiorniki posiadają w oprogramowaniu zaimplementowane odpowiednie programy pomiarowe, pozwalające na odczyt zarówno jakości, jak i siły sygnału. Na koniec anteny blokujemy, cały czas monitorując odbierany sygnał i jego jakość. Bardzo małe, nawet zmiany, potrafią spowodować utratę jakości obrazu.